Film rysunkowy pod tytułem Znaj swoje prawa. Poznajcie Anię. Ania postanawia przeprowadzić się z Lublina do Zielonej Góry. Ma tam dziś bardzo ważną rozmowę o pracę. Niestety jeszcze nie wie, że będzie to dla niej dzień pełen przygód. Najpierw ponad godzinę spóźnia się jej pociąg. Kiedy dociera wreszcie na miejsce, wita ją ulewny deszcz. Niestety jej parasolka nie chce się otworzyć, a przecież jest nowa. Kupiła ją wczoraj. Ania, wiedząc, że jest już mocno spóźniona, postanowiła wypożyczyć rower i nadgonić stracony czas. Niestety pośpiech i brzydka pogoda sprawiają, że Ania ma wypadek i trafia do szpitala. W szpitalu lekarz wykonuje Ani zabieg bez informowania jej o innych możliwościach. Po kilku godzinach, Ania jest wypisana ze szpitala. Ania chce kupić bilet autobusowy, ale orientuje się, że nie ma portfela. Podejrzewa, że go skradziono. Postanawia zgłosić ten fakt na policję, ale w komisariacie nie chcą przyjąć od niej zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Ten dzień zdecydowanie nie należy do najszczęśliwszych. Ania złamała rękę, straciła portfel i nie dotarła na ważną rozmowę. Aniu, czy wiesz, że dzięki znajomości swoich praw możesz uniknąć wielu zmartwień? Wróćmy na chwilę do Twoich przygód. Czy wiesz, że w przypadku spóźnienia pociągu masz prawo złożyć skargę i żądać naprawienia szkody? Gdy nie działa nowa parasolka, masz prawo złożyć reklamację. W szpitalu masz prawo domagać się wyczerpującej informacji na temat zabiegu, któremu będziesz poddana, a na komisariacie mają obowiązek przyjęcia od Ciebie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie tylko Tobie to się przytrafiło. Szukaj informacji o podobnych historiach w orzeczeniach sądu. Wejdź na www.saos.org.pl, sprawdź, jak inne osoby poradziły sobie w podobnej sytuacji i do czego masz prawo. Serwis SAOS to tysiące ludzkich historii, gromadzi i udostępnia dane orzeczeń polskich sądów, ułatwia ich przeszukiwanie, przeglądanie oraz zbiorczą analizę. SAOS jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Ania już wie, gdzie szukać informacji o sprawie www.saos.org.pl System orzeczeń analiz sądowych.